Paweł Jasienica to dosyć ciekawa postać. Tutaj Sinister Minister poprosił, żebym go omówił. Był on politykiem, co ja mówię, politykiem, historykiem, który był związany z Armią Krajową, ale o ile pamiętam, miał też, nie, jego historia nie jest taka dosyć taka bardzo prosta. Zdaje się, że zastanawiam się, czy on nie był przypadkiem, on się w ogóle nazywał Bejnar, czy on nie był przypadkiem jakiegoś pochodzenia żydowskiego czy coś, ale może mi się tylko wydaje, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że nie wiem, ale w każdym razie no, nie był to taki typowy kolejny słowiański fapacz do Sarmacji, a to już coś. On bardzo ciekawe miał teorię właśnie o anarchizmie polskiej szlachty, uznając ją, tutaj zwalczał tezy o charakterze narodowym i teorię o anarchizmie polskiej szlachty, uznając ją za łatwiutką i zwalniającą od myślenia. Piastów cenił za stworzenie polskiej myśli politycznej oraz za niezależność i suwerenność podejmowania decyzji, gdy było to możliwe. Tak pisze Wikipedia i nie do końca prawdziwie. Otóż Jasienica pisał o anarchii szlacheckiej i uznawał, że to istniało, tylko uznawał, że w którymś momencie po prostu, jak mieliśmy tych królów elekcyjnych, to szlachcie łatwiej było zwalczać po prostu króla niż wcześniej. I jeszcze co gorsza, Kościół się dołączył do tego. To był największy problem. Kościół wspierał Zygmunta jeszcze Augusta, ale już później coraz bardziej niestety. Jagiellonowie byli dynastią... Aha, tutaj on pisał. Piastów uważał za okrucieństwo, za okrutnych, a Jagiellonów za stosunkowo łagodnych i tych, którzy wprowadzili Polskę w krąg wyższej kultury umysłowej, zmarnowali jednak dobrą koniunkturę polityczną. Rządy Wazów były przedstawione jako katastrofalne w skutkach. Przestępstwo polityczne. Ma on absolutną rację, zwłaszcza Zygmunt III Waza. To jest absolutny absurd to, co on robił, że chciał mieć oba państwa niezależnie od jezuicki kretyn po prostu, ale o Zygmuncie III Wazie już mówił. Także tak, on troszeczkę odciążał szlachtę, ale tylko troszeczkę. Zwalczał on tą częściowo tylko, nie tak jak tutaj Wikipedia napisała, tak jednoznacznie, że zwalczą tą tezę anarchii szlacheckiej, jakoby w ogóle czegoś takiego nie było. No nie. On tylko mówił, że sprawa nie jest taka prosta. Mówił o tym, że w niektórych krajach szlachta przejawiała podobne zachowanie, nawet w Anglii czy Szwecji czasami. Chociaż to też nie jest, też tutaj troszeczkę naginał rzeczywistość moim zdaniem, ale tak czy inaczej fajne było to, jak on podkreśla tą różnicę, że początek wieku XVI, tolerancja, szlachta utożsamia się z królem, mimo oczywiście tego, że wyłączyli mieszczan niestety z rządzenia, ale przynajmniej się utożsamiali z państwem. A druga połowa XVI wieku, końcówka XVI wieku już jest nietolerancja. Mamy jezuitów, którzy się fapią do szlachty, jej tutaj liżą ją po tyłkach, a ci się zachowują coraz gorzej i coraz bardziej nietolerancyjnie religijnie. Także w momencie, kiedy przestaje istnieć tolerancja i zaczyna być zagrożona tolerancja, to de facto Polska ulega wygaszeniu. I tutaj bardziej się nas koncentrował na wypłukaniu tolerancji, zastąpienie jej nietolerancją, niż na samej anarchii jako anarchii. I to akurat jest dobre. Ale te dwie rzeczy są połączone, więc mówię, ja tak w 80%, w 70-80% się zgadzam z Jasienicą. Może tak. Uważam, że troszeczkę jednak tą szlachtę nic nie mogę znaleźć o jego pochodzeniu. Nie pamiętam, czy on był Żydem, czy szlachcicem, bo polscy pisarze historyczni to prawie wszyscy są albo Żydzi, albo szlachcice. Nie mam pojęcia, kim był tutaj Jasienica, może by nam coś to wyjaśniło, ale równie dobrze mogłoby nie.